Pani Janino. Tak. Proszę powiedzieć, jak to było, kiedy pani podjęła decyzję o wyjeździe? O wyjeździe? Jak to było? Tło tej całej historii przecież jest znane. Ja byłam docentem Akademii Medycznej w Warszawie. Mąż, inżynier elektryk, pracował w biurze projektów w Warszawie. I nam, kiedy to się wszystko zaczęło, nie zagroziło wywalenie z pracy. Ale w całym otoczeniu było szereg takich wypadków i napięcie było ogromne. Nasze córki były wtedy w wieku starsze 16 lat, młodsze 14. No i one już były też bardzo zorientowane w tym, co się dzieje. I tak jak myśmy się trochę śmieli, z całej naszej rodziny na wysokim stanowisku była młodsza córka, 14-letnia Ewa, która była przewodniczącą samorządu szkolnego. Ja nawet w tym okresie bezpośrednio, kilka miesięcy przed marcem, pełniłam obowiązki kierownika zakładu, bo profesor odszedł na emeryturę i tymczasowo mnie polecono tą administracyjną funkcję. I przyszedł na początku stycznia nowy profesor, którego zresztą znałam dobrze, i on właściwie od pierwszej chwili bez przerwy, no to było zrozumiałe, on mi się bez przerwy radził i pytał o najróżniejsze rzeczy, bo on przyszedł z innego zakładu. I ja już dokładnie nie pamiętam, czy to się zaczęło tak od razu po 8 marca, czy jakieś może 2 tygodnie później. Ja nagle poczułam, że stałam się powietrzem. On mnie przestał pytać, przestał wzywać i właściwie jeśli chodzi o kolegów w pracy, z którymi nie miałam nigdy specjalnie problemów, też czułam, że oni czują się jakoś nie bardzo wygodnie, żeby ze mną się kontaktować. I ja robiłam swoją pracę, ale czułam, że jest zmiana. I to samo było z moją córką, która któregoś dnia przyszła ze szkoły z płaczem, że ona przez ostatnie 2 lata, jak pełniła tą funkcję, była ciągle na różnych imprezach, w każdym razie była bardzo aktywna i wysyłana na różne. Nagle też została powietrzem i ona płakała i mówiła, że ja wiedziała, że ja zrobiłam coś złego, ale ja wiem, że to jest dlatego, że ja jestem Żydówką. To przestałam być potrzebna, przestałam być ważna. Mój mąż miał rodzinę w Izraelu i był tutaj zaproszony, był w Izraelu w 1964 roku i on zawsze bardzo ciągnął do Izraela, do spraw żydowskich. On był zresztą wychowany w rodzinie żydowskiej na ulicy Miły. Ale po jego powrocie on zdecydował, że my jednak nie wyjedziemy, bo tu w Izraelu był kryzys i bardzo mu odradzali przyjazd. No więc nie wyjeżdżamy. W sytuacji, w której zaczął się ten straszny nastrój tej nagonki w prasie, w telewizji od rana do wieczora, Ten jest Żydem, on się nie nazywa tak, tylko się nazywa inaczej, a kierownicy komiksów to są sami Żydzi, a WB są sami Żydzi, a na wysokich stanowiskach są sami Żydzi. No, atmosfera była taka, że myśmy właściwie z mężem doszli do wniosku, że już tego dłużej wytrzymać nie można, że jednak my jesteśmy,
niepotrzebni, niechceni i trzeba będzie wyjechać. Ale były problemy, już nie mówiąc o tym, że dla mnie w ogóle sama myśl, że ja mogę wyjechać z Polski, była bardzo trudna do zaakceptowania, ale problemy były takie, że moja matka, która miała już 71 lat i była absolutnie związana z kulturą polską i miała, znaczy ona straciła całą rodzinę, ale miała środowisko absolutnie przyjaciół polskich. Dla niej, zanim ja jej powiedziałam, że my myślimy o wyjeździe, zdawałam sobie sprawę, że wyjazd jest katastrofą. Ale jak jej o tym powiedziałam, że my chcemy wyjechać, to ona mi powiedziała, tam gdzie ty będziesz i moje wnuczki, tam ja będę, niezależnie od tego, czym to dla mnie będzie. Ja pojadę z wami. Drugi problem był, że męża siostra, która zresztą była owdowiała 2 lata przed tym, ona była wdową po Bernardzie Marku, byłym dyrektorze Żydowskiego Instytutu Historycznego, to była męża siostra. Ona miała zresztą wypadek, ona była w niedobrym stanie. Ona z nami nie pojedzie, jak my ją możemy zostawić? Ale ona też powiedziała, że ja was nie mogę krępować, jeżeli wy decydujecie o wyjeździe, to ja zostanę. Może za rok, jak będzie można, to przyjadę. I ona rzeczywiście potem przyjechała. Teraz w momencie, kiedyśmy się zdecydowali, że wyjeżdżamy, okazało się, że jest możliwość pojechać do Szwecji i Danii, mimo że formalnie to jest wyjazd do Izraela. I mąż mi wtedy powiedział, słuchaj, ty musisz zdecydować, bo dla ciebie może Dania czy Szwecja byłaby lepsza niż Izrael i ja zostawiam tobie tą decyzję. Mimo że zdajesz sobie sprawę, że dla mnie jest jasne, że ja, jak mamy wyjechać, to do Izraela. I ja mu wtedy powiedziałam, słuchaj, jeżeli mnie w Polsce nie chcą i ja wyjeżdżam z Polski, to ja nie chcę być emigrantem i jedziemy do Izraela. No więc zapadła ta decyzja. No już były rozmowy w środowisku, w naszym środowisku było sporo ludzi w tej samej sytuacji, co my. I już wiedzieliśmy, że trzeba złożyć to podanie, że to jest wyjazd w jedną stronę, że trzeba w tym kwestionariuszu napisać narodowość żydowska, czego ja nigdy nie... Mój mąż pisał narodowość żydowska, ja pisałam narodowość polska. Dla mnie świadomość, że ja mam napisać narodowość żydowska, była bardzo trudna. Ale byłam na to przygotowana i ten kwestionariusz wypełniłam tak, jak trzeba. No to było dosyć... No to w ogóle był stresujący okres, cała ta atmosfera, jak na przykład wyciągałam dokumenty w tych biurach stanu cywilnego, nazwisko panieńskie, nazwisko, bo przecież ja miałam nazwisko, używałam nazwiska zmienionego w czasie okupacji, to Aster Blum i to czułam i widziałam reakcję tych ludzi, którzy byli obok mnie, niekoniecznie słyszałam, ale to była ciężka sprawa. No więc decyzja zapadła. Wiedzieliśmy, że mamy mniej więcej 6 tygodni do opuszczenia kraju. No dodatkowym, to jest też przecież jasne, znane, że dodatkowym stresem była sytuacja, która była w Czechosłowacji. Że w pewnym momencie
był wielki strach, że tam się coś będzie działo i my zostaniemy w ogóle na lodzie. Nie będziemy mogli wyjechać. Napięcie było bardzo, bardzo duże. Teraz tak, w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, jak ja pracowałam, dalej pracowałam i mąż dalej pracował. On zresztą miał dosyć dobrą atmosferę w pracy i specjalnie w miejscu pracy nie czuł wielkiej różnicy. On notabene był jednym z głównych projektantów oświetlenia trasy WZ. Bardzo zresztą on i ja, on z żydowskiej rodziny z ulicy Miły, a ja któreś tam pokolenie w Warszawie, myśmy oboje byli bardzo związani, już nie mówiąc, że z Polską, ale z Warszawą. Teraz myśmy mieszkali od października w pięknym mieszkaniu, które było spółdzielczym mieszkaniem moich rodziców przed wojną i które było zajęte, znaczy tam ta spółdzielnia została spalona, odbudowana i oddana różnym urzędnikom i myśmy przez wiele lat spłacali dla tych, którzy tam mieszkali, mieszkanie, żeby móc wejść do tego mieszkania. Jeden pokój tam mama zawsze miała. Ale w październiku 1967 roku myśmy wreszcie weszli do całego tego mieszkania. To było piękne mieszkanie, czteropokojowe przed wojną. I to było wielkie dla nas szczęście, że nareszcie jesteśmy, bo historii było dużo różnych, ale w każdym razie od października myśmy mieszkali z mamą naturalnie w tym bardzo ładnym mieszkaniu, które już było właściwie moją własnością, spółdzielcze mieszkanie na moje nazwisko. No i teraz co my z tym robimy? Przez lata odkładaliśmy i płaciliśmy za to, żeby tam wyjść. No i trzeba by jakoś spróbować wyciągnąć z tego coś. No i ktoś z naszych przyjaciół pomógł nam znaleźć kandydata na kupno tego mieszkania. To był notabene wysoki funkcjonariusz PAKS-u. Ja nie pamiętam jego nazwiska. I on nam zaproponował dosyć, no jak na polskie stosunki, dosyć dużą sumę pieniędzy. Myśmy nagle mieli pieniądze. I zaczęliśmy się trochę obsprawiać. Między innymi ten stół, ta serwantka, ten dywan, to wszystko zostało kupione za te pieniądze, za to mieszkanie. No więc ta sprawa w zasadzie była rozwiązana. No z tym, że każdą rzecz, którą się kupowało, na przykład jak chcieliśmy kupić coś srebrnego, to trzeba było z każdą rzeczą iść do desy, żeby... Nie do desy. Nie, była jakaś komisja. W desie się to kupowało, która musiała zatwierdzić, czy nam to wolno wywieźć. No trzeba było zrobić dokładny spis wywożonych rzeczy. Notabene ja ten spis zachowałam i ja to posłałam teraz, jak był ten apel, żeby przysyłać jakieś ewentualnie pamiątki, ja ten spis posłałam. Tam każda para majtek i każda, już nie mówiąc o poduszkach, każde prześcieradło było wymienione, a poza tym myśmy mieli prawie 1000 książek. I ten cały wielki spis moja mama na maszynie napisała. I ten oryginał ja dałam do archiwum. Mam mówić dalej, czy będą pytania? Tak, będą. Nawet pani mówi tak pięknie, że nie chciałem przerywać. Zupełnie było, wszystko jest zgodnie z pytaniami, więc ja zacząłem się zastanawiać, czy nie ma pani listy pytań przed wywiadem już. No więc proszę bardzo. Przy samym wyjeździe, jak państwo wyjeżdżali z tymi rzeczami i były pakowane, czy był jakiś problem na tle potem, był problem z przewiezieniem tego?
To było tak, że najpierw trzeba było zamówić tak zwany lift, taki wielki kontener. Myśmy mieli rzeczywiście dużo rzeczy, bo mieliśmy meble ze sobą. Przy czym było powiedziane, że trzeba tyle i tyle powleczeń, tyle i tyle zmian bielizny i tak dalej. I to pakował taki pan, zapomniałam w tej chwili jak się nazywał, to był Żyd, który załatwiał to, on budował ten lift i on nam zaproponował, żebyśmy, po co my kupujemy te wszystkie rzeczy, żebyśmy kupili jakiś brylant, to on nam ten brylant wsadzi w ten lift. I myśmy wtedy powiedzieli nie, my na coś takiego nie idziemy. I szczęście, żeśmy na to nie poszli, dlatego że potem dowiedzieliśmy się, że on po prostu donosił ci, którzy się zgodzili na te jego propozycje. Teraz to było pięknie pakowane, myśmy mieli naturalnie bardzo dużo kryształów, bo one tutaj do dzisiaj stoją, bo nam powiedzieli, że to w Izraelu bardzo łatwo sprzedać. No każdy kryształ był oddzielnie zapakowany, wszystko było bardzo ładnie. No i to się umawiało, ja już dokładnie tych szczegółów nie pamiętam, ale to się umawiało termin na komorę celną. No i powiedzieli nam, że to jest kilka dobrych dni pracy od 8 rano do 8-godzinnego dnia pracy. Że możemy naturalnie ze sobą wziąć jakieś kanapki, jakąś herbatę, ale żeby wziąć w termosie też jakąś wódkę, bo to zawsze dobrze temu celnikowi troszkę dać popić. To clenie trwało równo tydzień, przy czym on odpakowywał każdy kieliszek, każdą książkę tak otwierał. Niektóre z tych, na przykład Wojna żydowska, ja nie wiem, czy wy to zna, bo to była znana historia. Była wojna żydowska Feuchtwangera i była żydowska wojna Grünberga. Żydowska wojna Grünberga była niedozwolona. Ten celnik mylił te dwie rzeczy. Ale w zasadzie wśród tych rzeczy, które myśmy mieli, nie było jakichś zastrzeżeń. On to wszystko pięknie, znaczy on miał jakiegoś tam pomocnika czy pomocników, oni to w każdym razie dokładnie potem zapakowali. Przy czym myśmy mieli w PKO całe 24 dolary i poradzili nam, że za te 24 dolary nam warto kupić dobre polskie wódki, bo to będzie skrzyneczka, 12 butelek i najlepsze wykorzystanie tych 24 dolarów. No i rzeczywiście, jak on skończył to clenie, została ta skrzyneczka z tymi wódkami. On tą skrzyneczkę włożył do liftu i w naszej obecności zamknął ten lift i założył plombę. No to już jest dodatkowa ciekawostka, że jak po kilku miesiącach myśmy już mieli mieszkanie i mogliśmy przywieźć ten nasz lift, który stał kilka miesięcy w porcie w Hajfie, to była duża taka platforma. Ja widzę ten obrazek, jak mój mąż wskoczył na tę platformę, otworzył tą plombę i tak się zamierzył, żeby wyjąć tą skrzyneczkę. I on powiedział, słuchaj, ona jest lekka. Okazało się, że oni nam zostawili z bardzo dobrego serca dwie butelki, a 10. Ale poza tym nic z tego lift... owszem, zginął komplet dobrych kreślarskich cyrkli, tego wszystkiego. To też zginęło. Poza tym nic. No więc to tylko a propos tego. Bardzo dużo nerwów kosztowało ostatniego dnia clenia sprawdzanie dokumentów, fotografii, znaczy wszelkich możliwych dokumentów.
I myśmy wiedzieli, że byli ludzie, którym zatrzymywano dyplomy, którym zatrzymywano niektóre dokumenty. Tym, który to sprawdzał, okazał się kolega z Wawelberga, mego męża, oficer wysoki tej komory celnej, więc on to jakoś dosyć, czuł się zresztą wyraźnie, dosyć niewyraźnie. Ale wszystko zostało zamknięte i zaplombowane i byliśmy gotowi do wyjazdu. Siedzieliśmy już na walizkach i co chwila był strach, że wybuchnie coś w Pradze. I rzeczywiście byli ludzie, którzy się zatrzymali, nie mógł w tej sytuacji jak my. Ale myśmy zdążyli wyjechać. No naturalnie Dworzec Gdański, no przecież wy znacie to wszystko, tak. I jakżeśmy jechali w Wiedniu na lotnisko już do Izraela, to widzieliśmy kolumny w Austrii, kolumny tanków, samochodów wojskowych, które jechały w kierunku granicy czeskiej. Mieliśmy szczęście, bośmy nie zatrzymali się w Warszawie z powodu tych wydarzeń. A jak wyglądało pożegnanie na dworcu ze znajomymi? Ktoś przyszedł? No tak, dużo znajomych. Znajomi z pracy, przy czym myśmy jeszcze były, moja przyjaciółka serdeczna, z którą myśmy pracowały w jednym pokoju, też Żydzi, oni z biegiem okoliczności dostali bilety na ten sam pociąg, na ten sam wagon w ogóle. Także cały prawie nasz zakład był na dworcu, a poza tym sporo innych znajomych, jeszcze tych, którzy się szykowali do wyjazdu i tych, którzy zdecydowali, że nie jadą i polskich przyjaciół. Tłumy były na dworcu. A teraz co jeszcze warto, żebym powiedziała, że jak ja przyszłam, już mieliśmy, ten termin się zbliżał, poszłam do tego profesora, żeby mu powiedzieć, pożegnać się, że ja odchodzę, bo w kadrach już dałam wiadomość, już było wszystko załatwione, ale on jeszcze nie wiedział. To poprosiłam go o rozmowę, to on mi powiedział, Pani Janino, Pani mi taki dylemat rozwiązała, bo z kadr dostałem wiadomość, że Pani zostanie w pracy. Ja byłam zresztą jedną z najdawniejszych pracownic zakładu. Ale nie będzie Pani wolno prowadzić zajęć ze studentami, bo może Pani mieć zły wpływ polityczny, sionistyczny. Także prace naukowe i inne tak, ale uczyć studentów Pani nie mogłaby. I bardzo było mi z tym niewygodnie, jak z tego, więc rozwiązałam mu tą sprawę. A jak odprawiano Państwa na granicy, Pani wspomniała, że byli to też i znajomi, i również Żydzi, którzy pakowali, którzy pomagali clić. Jak Pani sądzi, dlaczego oni, przecież też chyba dotyczyła ich kampania antysionistyczna. Ja nie bardzo rozumiem, że to im czymś zagrażało? Nie, chodzi mi o to, czemu oni też nie chcieli wyjeżdżać, jak Pani sądzi? Czemu oni akurat byli po stronie rządu wtedy? A nie, nikt nie był po stronie rządu, nie. Na ogół ci Żydzi, którzy zdecydowali, mieliśmy trochę takich przyjaciół. To na ogół byli ludzie albo trochę starsi, albo z zawodami takimi, że zdawali sobie sprawę, że byłoby im się bardzo trudno urządzić. Nie, o politycznych jakichś tych, nikogo takiego nie znaliśmy. Między innymi myśmy byli w dużej przyjaźni z taką, już nie żyjącą sporo lat, aktorką teatru żydowskiego Stefą Staszewską. To ona i jej mąż, który też potem dwa lata później zmarł,
oni po prostu zdawali sobie sprawę, że oni nie będą w stanie znaleźć pracy w swoim zawodzie. To były te czynniki, które... Albo było też kilka może mieszanych małżeństw, ale na ogół to były względy, po prostu strach przed rozpoczynaniem wszystkiego od nowa. A dlaczego pani, bo pani przecież wtedy nie była już nastolatką, dlaczego pani zdecydowała się z mężem, że jednak państwo wyjadą? O, ja byłam jeszcze stosunkowo młoda, ja miałam wtedy 40 lat, mój mąż miał prawie 50. Ale myśmy mieli dobre zawody. I myśmy po prostu doszli do wniosku, że już więcej nie można liczyć na to, że sprawa, że się jest Żydem, przestanie być w Polsce problemem. Historia była taka, że ze strony mojej matki rodzina była bardzo zasymilowana. Już moi dziadkowie nie mówili po żydowsku. Mój dziadek skończył uniwersytet, prawo skończył i nie mógł dostać, mój dziadek, nie mógł dostać praw pracy w zaborze rosyjskim jeszcze, co prawda, bo był Żydem. No, potem była cała historia z moim ojcem, który był pracownikiem naukowym uniwersytetu i złożył w 1938 roku pracę habilitacyjną. To był taki system, że była komisja, ona się nazywała etyczna, która decydowała, czy kandydat się nadaje. Jeżeli przychodziło, to była opinia pozytywna, to potem to szło dopiero do oceny naukowej. To jemu koledzy potem powiedzieli, że ci profesorowie, którzy tam byli w tej komisji, powiedzieli: praca jest może na bardzo wysokim poziomie naukowym, ale to, że pan Proner jest Żydem, to przekreśla możliwość nadania mu stopnia docenta. Poza tym były ekscesy na uniwersytecie, ja pamiętam, ja miałam 10 lat, 9 lat, że ojciec wrócił do domu, że go nie wpuścili, że biją. Ja pamiętam te ekscesy antysemickie przed wojną, już nie mówiąc o tym, że ja byłam jedyną Żydówką w klasie. Właściwie nie jedyną, był jeszcze jeden. I ja sobie świetnie zdawałam sprawę, że ja jestem Żydówką, ale to jest, ale ja jestem w Polsce. No ojciec został powołany w sierpniu do służb sanitarnych jako farmaceuta. No i zginął w Charkowie, znaczy Katyń. Także nasze powiązania z... Matka była pierwszym doktorem fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. No, ona przestała pracować w 1938 roku, nie dlatego, to nie były antysemickie powody, po prostu nie awansowała, musiała odejść, ale też przyjaciele, środowisko, no, Polska. A skąd u pani się wzięło wtedy tyle odwagi, że z tym dobrym zawodem do Izraela? Bo wiele osób nie przyjechało tutaj. Ja mu powiedziałam panu, że ja powiedziałam, że jeżeli mnie w Polsce nie chcą, ja nie mogę być Polką, to ja chcę być w Izraelu. Tam i ja notabene, jak mnie się pytali potem w Izraelu, jak ja się czuję i jak ja reaguję. Ja powiedziałam, tu ja nie pamiętam, że jestem Żydów. Ja wyszłam z okupacji z kompleksem żydowskim, strachu ciągłego, prawda, ciągłej nagonki i chciałam z tym żydostwem jak najbardziej skończyć. Potem wyszłam za mąż za mego męża, który nie miał tego problemu i wprowadził mnie trochę z powrotem, nawet nie z powrotem, wprowadził mnie do spraw żydowskich. I po przyjeździe do Izraela, jak mnie pytano, jak się tu czuję, to powiedziałam, ja tu nie pamiętam o tym, że jestem Żydówką. A sprawy służby wojskowej, bo to było... Służby wojskowej to było tak.
Ja jako lekarz, bo przecież ja skończyłam medycynę, miałam obowiązek zarejestrować się w wojsku tutaj. I przyszłam do takiego biura, siedział tam jakiś młody żołnierz. No, jesteś lekarzem? Tak, jestem lekarzem. No to musisz mieć jakieś, jak to się mówi, musisz gdzieś należeć w razie mobilizacji. To jaka jest twoja specjalizacja? To ja powiedziałam mu, mikrobiologia lekarska. Co? No mikrobiologia lekarska. Co to takiego jest? To ja mu powiedziałam, no to chodzi o bakterie, o choroby zakaźne. No ale ty jesteś lekarzem, tyś nie leczyła ludzi. Nie, ja nie leczyłam ludzi, ja pracuję w laboratorium całe życie. Napiszę, lekarz nie umie leczyć pacjentów. No nigdy nie byłam wezwana. Mąż miał już 50 lat, także już właściwie był poza wszelkim obowiązkiem, ale jak była mobilizacja, wybuchła wojna październikowa, to zaangażowali jego do wożenia. Mieliśmy już samochód wtedy. Z samochodem, że on woził tych rezerwistów na miejsce zbiórki, czy w każdym razie on razem z tym samochodem był zmobilizowany. To były nasze jedyne, ale córki były w wojsku, obie. I nie bała się pani o nie? Znaczy, jeśli chodzi o starszą, to wtedy był względny spokój. Poza tym ona zachorowała dosyć wcześnie i zwolnili ją. Także z nią strachu nie było. Z nią był problem, jeśli chodzi o rozpoczęcie studiów, bo przez to, że ona miała iść do wojska, nie zapisała się. Ale to już była inna sprawa. Ale młodsza córka była, znaczy ona już chciała, wiedziała, że ona chce iść na medycynę i ona była sanitariuszką w bazie lotniczej w czasie wojny październikowej. Telefonów komórkowych wtedy nie było. No było bardzo dużo niepokoju. A potem była wojna w Zatoce w 1991 roku, gdzie były te bomby z Iraku i maski gazowe mieli wszyscy i moja 4-letnia wnuczka chodziła z tą maską do przedszkola i ja wtedy powiedziałam do mojej córki, słuchaj, dokąd myśmy was przywieźli, żeby moja wnuczka chodziła z maską gazową. To jest przecież straszne, to była zła decyzja, a córka mi wtedy powiedziała, mamo, to była najmądrzejsza decyzja, jaką wyście zrobili w życiu. Dzisiaj sytuacja w Izraelu jest taka, że nie spodziewaliśmy się, że tu będzie tak, jak jest, ale to jest nasz dom. Faktem jest, że moje córki obie założyły fantastyczne rodziny i to jest bardzo ważne. No, trudno wiedzieć, kogo by znalazły, gdyby były gdzie indziej, ale tu rzeczywiście założyły bardzo piękne rodziny. No moja starsza córka w ogóle jest od 30 lat w Ameryce. A jak pani ocenia? Czy pani tęskni za Polską, czy... Ja jeszcze chcę wrócić do sprawy tej, czy się nie bałam. Oczywiście, że się bałam. Myśmy się bardzo bali oboje, jak się ułożą nasze sprawy zawodowe. Ja jak przyjechałam i byłam na tym ulpanie, to różni znajomi mi załatwiali spotkania z profesorami. Byłam docentem. I dosyć szybko powiedzieli mi, dali mi do zrozumienia, że ja właściwie nie mam żadnych szans,
żeby rozpocząć pracę akademicką. I zaproponowano mi stypendium roczne do laboratorium szpitalnego. To był pierwszy mój rok. Tam ja bardzo cierpiałam, bardzo mi było źle. Ale po roku, pod koniec tego roku zaczął się organizować nowy wydział mikrobiologii przy szkole medycznej. I ten profesor, który to organizował, przyrzekł mi, że jak się otworzy ten wydział, to ja tam pójdę. No, był taki moment, że byłam bardzo rozczarowana, bo jak dostałam już to zaangażowanie, to okazało się, że oni mi dali, nie dali mi stopnia docenta. To jest senior lecturer tutaj. I ja wtedy poszłam z Polski, był pracownik kwestury uniwersyteckiej. Pokazałam mu to, powiedziałam, słuchaj, oni nie uznają polskiego dokumentu, że ja jestem docentem. To on na to mi powiedział, słuchaj, to jest twoje szczęście. Bo gdyby ci dali docenta, to szansa, że dostaniesz profesurę w ciągu 5 lat jest bardzo mała. A jak jesteś lecturer, znaczy to jest odpowiednik adiunkta właściwie, to masz szansę, że awansować w ciągu 5 lat na senior lecturer. I tak było. Ja w końcu dostałam i senior lecturer, i tytuł profesora. A mąż tutaj dostał pracę dokładnie, właściwie robił tutaj to, co robił w Polsce. Był projektantem, może nie takich dużych obiektów, ale pracował absolutnie w swoim zawodzie. Czyli nie żałuje pani tego przyjazdu? Nie, ja nie żałuję, na pewno nie żałuję. Niestety to, co powiedziałam, to nie jest najlepsze miejsce na Ziemi, ale życie nasze, naszej rodziny się tutaj ułożyło dobrze. No mnie na przykład, ja bardzo często jeżdżę do Polski, prawie od lat, od czasu zmiany ustroju, właściwie co roku. I miałam tam już dzisiaj, bo wymierali, ale sporo przyjaciół, ale jeszcze dzisiaj mam. Pytają mnie, słuchaj, bo ty właściwie nie jesteś niczym związana, możesz przyjechać, możesz tu być kilka miesięcy. Nie, ja już mam tutaj swój dom, ja już tam nie chcę żyć. Już nie mówiąc o tym, że w Polsce teraz nie jest wesoło, ale ja lubię. No, to jest mój język, moja kultura. Mój krajobraz, 50 lat to już jest rzeczywiście, ale przede wszystkim rodzina, ja mam tutaj wspaniałą rodzinę. A zanim pani wyjeżdżała, były zamieszki marcowe. Czy pani brała jakoś w nich udział? Nie, ja nie brałam w tym udziału, ale między innymi dlatego, że ja akurat miałam wtedy jakieś problemy zdrowotne i nawet byłam parę dni w szpitalu. Także dopiero jak wyszłam z tego szpitala, jeszcze nie byłam w dobrej formie, to mi opowiadano o tym, ale bezpośrednio nie brałam udziału. Ale mnie na przykład wypytywano na uczelni, komitet partyjny, czy ja brałam udział w wiecach popierających Izrael, jak była wojna sześciodniowa i tak dalej. Nie, ja nie brałam w tym udziału, ale nie ze względów, no myśmy bardzo trzymali za Izrael, to nie ulega wątpliwości. Ale ja bezpośrednio nie miałam. Ale na przykład naszych przyjaciół, dzieci były powiedzmy studentami. To była ta grupa, bo te moje córki były w szkole średniej. To byli aresztowani, byli tu poturbowani. Myśmy w tym wszystkim siedzieli, myśmy dobrze wiedzieli, co się dzieje.
Ale byli też Polacy, przyjaciele, którzy przychodzili, wstydzimy się. Może wam trzeba w czymś pomóc. Byli, zresztą utrzymywaliśmy potem kontakty. Ja mam tu dzisiaj przyjaciółkę, która była profesorem na neurologii. Myśmy jeszcze się znały z okresu wojny. No ona przyszła do mnie właśnie, może trzeba wam w czymś pomóc. A jakie zmiany pani właśnie zauważyła wśród ludzi dookoła po wojnie sześciodniowej, po marcu? Ja panu powiem. Zmiany. Po wojnie, w czasie wojny sześciodniowej, bezpośrednio po wojnie, to byli ludzie, którzy spotykali i mówili: gratuluję wam. Jest jasne, że znajomi nie... Czy w pracy, tak jak powiedziałam, było wiele ludzi, którzy tak jakby się troszkę odsunęli, prawda? Nie wiem, czy było im przykro, czy im byli zadowoleni, tego nie wiem, ale odsunęli się, ten kontakt. A przyjaciele nie zmienili stosunku. Czy ulica, ten nacisk mediów, bo przecież się cały czas miało otwarte radio i najróżniejsze z prasy artykuły. To był tak niesamowity nacisk tego antysemityzmu, że nie można było o niczym innym właściwie myśleć, o niczym innym. Ja pamiętam, że była jakaś taka rozmowa u mnie w zakładzie i coś ja mówiłam o jakimś artykule w jakiejś Trybunie Mazowieckiej, jakieś straszliwie antysemickie tego. To ja pamiętam, że jeden z kolegów mi powiedział, ja już nie pamiętam, o co tam chodziło. Pani Janino, pani dopiero teraz to widzi? Takie najróżniejsze były, ale w bezpośrednim środowisku myśmy nie mieli jakichś rozczarowań. Myśmy nie mieli tak dramatycznego kopnięcia jak wielu innych. Czy do dzisiaj, rozumiem, że przez cały okres wyjazdu, po wyjeździe, utrzymywała pani kontakt ze swoimi polskimi przyjaciółmi? Nie, bo przecież nie można było utrzymywać kontaktu. Także przez ten cały czas do zmiany ustroju, no, jak był ten okrągły stół, to ja byłam wtedy akurat w Niemczech na takim sabbaticalu, na naukowym takim wyjeździe. I ci Niemcy w laboratorium mi powiedzieli, że można jechać do Polski. To był 89 rok. I mąż wtedy do mnie przyjechał, myśmy mieli tam samochód i myśmy się wybrali wtedy do Polski. No to było wielkie przeżycie. Ja już nie mówię o tej podróży, która nie była prosta, ale ten przyjazd do Polski, do Warszawy. No, wtedy spotkaliśmy sporo przyjaciół. Notabene ja byłam w Polsce z matką w 83 roku. To było 40-lecie powstania w getcie. I stąd było... To był 83 rok, to było krótko po stanie wyjątkowym. Przyjechaliśmy do tego Grand Hotelu, stały czołgi jeszcze na ulicy. W
sklepach nie było nic, ale w zakładzie tym moim bardzo mnie, z wyjątkiem kilku osób, o których wiedziałam, że byli bardzo partyjni i nie chcieli ze mną mieć nic do czynienia, bardzo serdecznie mnie przyjęła ta cała grupa moich. Byli, nawet byli tacy, którzy mówili, tyś się tak zmieniła, tyś się jakoś tak wyswobodziłaś. Wtedy byłam w dobrym nastroju. Ale to było wielkie przeżycie, ten pierwszy, znaczy to było parę dni wtedy. Były te uroczystości pod pomnikiem. Też pamiętam, że byłam z tą grupą z Izraela, z tym wieńcem i był tłum ludzi tam za takim kordonem i w pewnym momencie z tej grupy wyrwała się znajoma moja, rzuciła mi się na szyję. Janka, ty jesteś tutaj, jak to dobrze cię widzieć. No takie różne momenty pełne przeżyć i wzruszeń. Jak pani przyjechała do Polski, kogo pani pierwszego spotkała, o czym państwo rozmawiali? No ja przede wszystkim spotkałam, bo przecież ja tam miałam taką właściwie przyszywaną siostrę. To była moja przyjaciółka, no o niej jest mowa w tym naszym filmie. To była moja przyjaciółka przedwojenna przez trum, znaczy sąsiadka przez trum. Poznali się moi rodzice, jej matka, Maria Szulisławska Palester, była tą, dzięki której właściwie my żyjemy, dlatego że ona współpracowała z Ireną Sendlerową i jak mama poszła jej powiedzieć, że chce, nie chce, ale że się przeprowadzamy do getta, bo rodzice, rodzina cała idzie do getta. Ona powiedziała, słuchaj, ty rób co chcesz, ale ja się ci nie dam zabrać, ona zostanie ze mną. I mama wtedy jej powiedziała, że okej, okay, ale jak ja mogę zostać pory? Znaczy to się jeszcze wtedy nie nazywało aryjską stroną. Jak ja mogę nie pójść do getta? I ona powiedziała, słuchaj, ja mam kontakty, ja ci pomogę załatwić papiery. I we wszystkim, co będzie można, możesz na nas liczyć. I tak było. No więc z tą moją przyjaciółką i z tą jej matką, to one wiedziały, że my przyjeżdżamy. To było to najbardziej wzruszające spotkanie. Ta matka jeszcze wtedy żyła. No ona naturalnie została, no to jest w tym filmie, ona została tą odznaczona przez Yad Vashem, ale w tym filmie notabene, ja nie wiem czy to mogę powiedzieć, ale to właśnie byłam bardzo zła, dlatego że nie zostało podkreślone, że ona nie tylko nam pomogła, ale u nich w domu byli cały czas Żydzi i ona miała wielkie zasługi, Maria Szulisławska Palas. No a z Ireną Sendlerową ja byłam w kontakcie przez lata. Po wyjeździe? Znaczy jak już zaczęłam z powrotem odwiedzać Polskę, tak, to zawsze ją odwiedzałam, zawsze z tą Małgosią, z tą moją przyjaciółką. No ona już też kilka lat nie żyje. A jak to się udało utrzymać te relacje? Przecież przez wiele lat nie można było wysłać do siebie listu. No, bliskich ludzi to się po latach spotykało, tak jakby się wczoraj rozstało. Były czasem jakieś możliwości, jak ktoś wyjeżdżał za granicę, to wysyłał. No jakieś tam kontakty były. Tak jak mówię, w 1983 roku byłam te parę dni, a potem w 1989 to jednak były ciągle kontakty. W 1989 myśmy byli trochę dłużej. Myśmy wtedy pojechali do Treblinki, pojechaliśmy do
Oświęcimia, bo przedtem w Polsce nie byliśmy. A czy odwiedzali Panią znajomi z Polski tutaj? Słucham? Czy znajomi z Polski przyjechali do Pani tutaj w odwiedziny kiedyś? O tak, wielu ludzi odwiedzało i zawsze mąż był wcześniej na emeryturze, także obwoził ich tutaj. Bardzo wiele ludzi nas odwiedzało, tak. Jak oni odnaleźli Panią tutaj, jak oni Panią postrzegali, jak Panią spotkali tutaj w Izraelu? Podziwiali, że myśmy się tak dobrze urządzili, że tu jest o tyle właściwie poziom ekonomiczny był wyższy niż w Polsce. Myśmy z tą Małgosią, tośmy się spotkali w Słowacji raz w Austrii, ona przyjechała, były kontakty. Ona była na jakimś sabbatical w Belgii, myśmy wtedy się z nią spotkali. Spotykaliśmy się. A jak nas tu, Irena Sandlerowa była tutaj. Myśmy byli na tym, ona zresztą u nas parę dni była. Byliśmy na tej uroczystości, jak ona sadziła drzewko. Ale Irena Sandlerowa mieszkała u Pani tutaj? Parę dni też u nas, tak. Ona była w wielkiej przyjaźni z moją mamą. A gdyby Pani, to jest takie pytanie odwrócone trochę, gdyby Pani wyobraziła sobie siebie teraz jako osobę, która jednak nie podjęła tej decyzji i nie wyjechała do Izraela, została Pani w Polsce z karierą taką, jaka się Pani zapowiadała, to jak by Pani siebie widziała dzisiaj? No, dzisiaj to ja już byłabym i tam na emeryturze dawno. Ja zdaję sobie sprawę, że zresztą ja czytam te odgłosy, że znowu jest fala antysemityzmu, że mimo wszystko my jesteśmy niechciani. Ja nie bardzo sobie wyobrażam się, to jest rzeczywiście trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo ja spotykam ludzi, którzy zostali tam. I znam ich reakcje, ukrywanie, na przykład znam rodzinę, znaczy ta, to jest rodzina tej, a ja nie będę wymieniać nazwiska, nieważne, w każdym razie koleżanka mojej córki, córka naszej przyjaciółki, ukrywali przed dziećmi lata całe, że są pochodzenia żydowskiego. Szok był dla tych dzieci dowiedzieć się o tym. Oni mają problemy, oni mają dzisiaj też problemy. Dzisiaj może bardziej niż mieli parę lat temu, bo powiedzmy, Jadwiga też jest tym przykładem. Jej ojciec był Żydem, ale matka, ona właściwie była... Ona, ja cały czas mówiłam, ty masz żydowskie kompleksy, bo ja już nie. Jej córka notabene też, jej córka, która już jest ćwierć, prawda, też twierdzi, że gdzieś tam są te kompleksy, już w trzecim pokoleniu. Czyli nie widzi Pani siebie jako osoby, która mogłaby zostać w Polsce? Ja pewnie bym mogła, ale tu już jest w tej chwili mój dom, to nie ulega wątpliwości. A czy to była słuszna decyzja, żeśmy wyjechali, to była słuszna. To była na pewno słuszna wyjazd. A czy w Danii, Szwecji czy Ameryce byłoby nam lepiej, mnie lepiej? Tego nikt, człowiek nie wie, co by było, gdyby. A jaki język? Słucham? Jaki język? O,
hebrajski to jest trudny język. I to był no, jedna z głównych przyczyn trudności emigracji. Bardzo intensywna nauka języka i jak ja po roku zostałam już do zaangażowania na uniwersytecie, przecież musiałam zacząć uczyć. No i w tym pierwszym roku nie było mowy, żebym wykładała. Zawołał mnie profesor po pół roku i powiedział, słuchaj, ty musisz jednak wykładać, bo ja po to ciebie wziąłem, żebyś tu była. Zresztą ja miałam rzeczywiście wyjątkowe szczęście, bo to był świeżo zorganizowany wydział. Ja czułam się potrzebna, ja rzeczywiście czułam się potrzebna. Ja nie mogę wykładać, przecież ja ledwo ten język znam. Dasz sobie radę. No i miałam napisany ten wykład łacińskimi literami po hebrajsku i przedstawiłam się, powiedziałam tym studentom, że słuchajcie, ja jestem dopiero półtora roku w Izraelu. Okej. No i po dwóch takich wykładach zawołał mnie profesor, ja taka trzęsąca idę do niego. On mówi, słuchaj, gratulacje. Była tutaj delegacja studentów i powiedzieli, że oni wolą ten dukany hebrajski niż amerykański, angielski, bo tam był jakiś, którego ja wymieniłam, profesor z Ameryki. No więc już, no więc jakoś, ale ja się przez kilka lat uczyłam, chodziłam na lekcje hebrajskiego. Ja do dzisiaj jestem analfabetką. To jest straszne, jak ja mam napisać list urzędowy, to tak jak polscy chłopi analfabeci, ja muszę się zwrócić do mojej córki albo mnie, bo ja czytam gazety codziennie po hebrajsku, ale ja wykładałam latami po hebrajsku, ale piszę ze strasznymi błędami. Ja pracowałam głównie po angielsku. To był zresztą drugi język, którego ja się musiałam, znaczy ja umiałam korzystać z bibliografii angielskiej, ale mówić prawie nie znałam angielskiego na tyle, żeby mówić. Musiałam opanować angielski też. No, 6 lat, 7 lat po przyjeździe dostałam stypendium na rok do Ameryki. I tam oczywiście bardzo wygładziłam, wprawiłam się w tym. Potem jak wróciłam, to się okazało, że w Tel Awiwskim Uniwersytecie zrobili New York State University medycyny dla Amerykanów i że trzeba wykładać także po angielsku. Były takie tygodnie, że jeden dzień po angielsku, jeden dzień po hebrajsku. I jak wsadzałam hebrajski, słowa angielskie, to było w porządku. Ile pani wtedy miała lat, jak pani się musiała nauczyć języka? 40 lat miałam, jak przyjechałam. Ale moja matka, która miała 70 przeszło lat, poszła też na ten kurs języka hebrajskiego. Jeszcze potem jeździła sama na te lekcje. I ona się na tyle nauczyła, już nie mówiąc, że mówić, że ona już prawnuki miała. Mówiła z nimi po hebrajsku, ale także trochę pisała i trochę czytała taką gazetę, która wychodziła, to się nazywa Iwryt Kala, tego to już dzisiaj to pojęcie nie jest w użyciu, taki łatwy hebrajski. Ona się radziła jako tako, ale mając 110 lat, ona umarła mając 111 lat. To jest moja mama. No, ona była wyjątkowym zupełnie człowiekiem. Ona, jak przychodzili znajomi, to ona mówiła od razu po polsku do nich. Ona uważała, że wszyscy znajomi znają polski, ale z wnukami mówiła po hebrajsku. Z prawnukami. No to jest ten kulturalny
brak tego, tych podstaw kulturalnych, tego ja nigdy nie byłam w stanie wypełnić i tego to mi do dzisiejszego dnia brakuje. Tu jest przecież strasznie dużo oparte na Tanachu, na historii Żydów, na... No to jest ten elementarny bagaż kulturalny, na którym człowiek wyrasta, którego ja nigdy nie jestem w stanie powtórzyć. Obiecałem, że poprawię. Kulturowy. Kulturowy. No, tak, więc jeżeli mogłaby pani jeszcze raz powiedzieć o tym bagażu kulturowym. A kulturowy bagaż, w którym człowiek wyrasta od dzieciństwa i po uniwersytecie, już znaczy brak szkół podstawowych, w tym języku, tego już się nie jest w stanie wypełnić. Tego mi brak. Brak pani kulturowych... brak pani podstaw. Jak mam to całym zdaniem powiedzieć. O żydowskich podstawach kulturowych. Tak. Hebrajskich. Ja na przykład dla przyjemności nie czytam książek po hebrajsku. Jest na przykład, mi córka mówi, wyszło to, wyszło tamto, to ciekawe, to. Ja mogłabym, ale książek po hebrajsku ja nie czytam. Ja czekam na książki polskie. Po angielsku czytam też. Albo dostaję coś z Polski. Ale notabene właśnie wspomniałam... Szkoda tego gadania. Nie, bo zajmuję się krzyżówkami polskimi. Przez wiele lat sądziłam, że nie będę w stanie, ale jestem w stanie. A jak zwyczaje, święta? A, no wie pan, to już teraz dzięki dzieciom, bo ja wyrosłam w rodzinie, w której nie było żadnej tradycji. Mnie zresztą bardzo tego brakowało. Nie było ani katolickiej, ani żydowskiej. Pierwszy seder w życiu to ja byłam w ambasadzie izraelskiej w Warszawie przed wojną sześciodniową. Ja nie miałam pojęcia o zwyczajach żydowskich właściwie. No i tutaj te święta do dzisiaj, ale moje córki naturalnie, znaczy one są absolutnie niereligijne, ale ta tradycja tego święta tutaj jest. No więc jasne, że ja w tym biorę udział. Ale dla mnie na przykład Nowy Rok to jest przede wszystkim 1 styczeń. Oczywiście, że nie szkodzi obchodzić Nowy Rok 2 razy do roku, ale to, co się czyta w czasie tego wieczoru świątecznego, to jest dosyć... Już 50 lat ja jestem tutaj, ale ja w tym nie... W to nie wrosłam na nowo. A pani mama? O, mama na pewno. Mamie było bardzo ciężko. Mamie było bardzo ciężko, ale ona była niezwykle dzielna. Notabene jej głównym problemem. Znaczy ona już była emerytką jak w Polsce, jak myśmy przyjechali tutaj. Jej głównym problemem było to, że ona została pozbawiona samodzielności ekonomicznej. Bo ona była całe życie absolutnie samodzielna ekonomicznie. I to było dla niej strasznie trudne. Ona dostała jakieś takie grosze tutaj, takiego ubezpieczenia społecznego. Mieszkała z nami, pomagała mi bardzo, ale było jej z tym bardzo ciężko. No i naturalnie język, ale dosyć szybko ona znalazła jakąś koleżankę swoją sprzed wojny ze szkoły i tu i tam jakieś towarzystwo. I dzięki temu dowiedziała się, że jest księgarnia polska i ją zaangażowała ta pani w tej księgarni polskiej. No i ona była szczęśliwa, dlatego że dostawała jakieś grosze dla siebie, ale poza tym była tym zajęta i kapitalne było, że kiedyś ta kierowniczka tej biblioteki zachorowała
I powiedziała: Pani Mario, Pani zostanie tam sama. Przychodziły dzieci. To się pytali, ja nie pamiętam, kto ją zapytał, jak Pani sobie radzi, jak przychodzą dzieci z tymi hebrajskie książki. Jak małe dziecko, to z dużymi literami. Jak większe dziecko, to z mniejszymi literami. Ale ona też miała takie kapitalne różne, no przecież pomyłki w języku hebrajskim to są czasami, to jest czasami dowcip wychodzi, no więc miała takie różne przygody. Ja też. A przyjaciele, znajomi tutaj, czy udało się? O, proszę Pana. Myśmy tu przyjechali grupą, kilku par. Żony były też lekarkami, moje koleżanki. Było nas chyba tutaj 8 par. I byli też, od razu nas też przyjęli tacy, którzy wyjechali w 57 roku. I jednym z elementów naszej asymilacji i dobrego życia było to, że myśmy mieli tą grupę towarzysko niezwykle związaną i każdy właściwie weekend żeśmy się spotykali. Ja jestem już w tej chwili jedyna żyjąca z tej grupy. Znaczy dzieci są, ale tu i tam rozproszone, ale z tego mojego środowiska już nikogo nie ma. A mama bardzo szybko straciła te swoje znajome. Jak ja mówię, ona żyła 111 lat. Ona żyła naszym środowiskiem. I jak tu przychodzili znajomi, to ona zawsze, to zresztą tak jak mój mąż mówił, babcia kradnie nam przedstawienie. Zawsze z nami też chodziła. Ma wspaniałą pamięć, jak się mówiło o jakichś książkach, jakichś historiach. Babcia będzie pamiętała. Była rzeczywiście wyjątkowym człowiekiem. 8 lat temu umarła, a mąż umarł 12 lat temu. A jaką Pani uważa, że z tych ciężkich doświadczeń marcowych, z tego wyjazdu, z tych ponownego wdrażania się w kulturę, w nowy kraj, też, jak Pani wspomniała, ze znajomymi, ale jednak nowy kraj, nowy język, nowe uwarunkowania. Czy jest jakaś mądrość, którą się posiadło dzięki temu, czy raczej to jest smutek i żal? Ja myślę, że tak, dlatego że to są jakieś, ja Panu powiem, mój mąż miał tu rodziny i ta rodzina nas tutaj bardzo serdecznie przyjęła. Na przykład tradycyjne święta byliśmy do nich zapraszani. To było jakieś na pewno rozszerzenie horyzontów. No. Myśmy przecież zostali bez rodzin właściwie w Polsce. Znaczy, była siostra męża i jej mąż jeszcze żył, ale przecież rodziny polskie to były rodziny, to były duże rodziny. Myśmy tutaj to się rozszerzyło. A poza tym Izrael, wtedy kiedyśmy przyjechali, to miał. Bardzo to było bezpośrednio po wojnie sześciodniowej, była duża euforia, kraj się rozwijał. Ciekawe bardzo, ciekawa archeologia, ciekawa przyroda, coś wszystko inne. To na pewno jest to są jakieś doświadczenia inne niż te, które gdybym została w Polsce, gdybym miała, prawda? Na pewno. No, jeśli chodzi o moją naukową pracę, kontakty z zagranicą, przecież były bardzo, bardzo intensywne, lepsze, szersze niż były w Polsce. No, ja byłam z Polski po doktoracie, byłam 3 miesiące w Paryżu, ale takich
możliwości kontaktów, jakie potem miałam tutaj, stąd tam nie było. Potem chyba w Polsce już też były, ale to jest bardzo trudno powiedzieć, co by było, gdyby. Bardzo trudno powiedzieć. Nie ulega wątpliwości, że to, że moje córki wyszły tutaj za mąż, za bardzo udanych, ciekawych ludzi, obaj Sabry, i obie weszły w to środowisko tutaj i mają fantastyczne dzieci, to ta rodzina to jest ten dom.